W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam kolejne 5 wypowiedzi profesor Krystyny Pawłowicz, posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis tutaj zamieszczony w 86 paragraf 1, punkt 1 jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Sam fakt, że piszemy coś sprzecznego z konstytucją, jest niezwykle demoralizujący prawnie. To jednak nie przeszkodziło pani Krystynie zagłosować za niekonstytucyjnym przepisem. Pani poseł, do mikrofonu. Tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy. Nawet teraz nie potraficie się grzecznie. Jeśli chodzi o grzeczne zachowanie, to pani Krystyna jest w tym mistrzem. Kilka lat temu podczas posiedzenia Sejmu poseł SLD Marek Balt spierał się o pewną sprawę z panią Krystyną. Pani profesor, jako kobieta wykształcona i z klasą, odpowiednio odpowiedziała panu Markowi, jednak na nagraniu tego nie słychać. Sojusz Lewicy Demokratycznej na to się nie zgadza i nigdy na to nie pozwoli. Czy sprawi wam radość, czy sprawi pani radość i będzie pani bardziej szczęśliwa? Niech pani to powtórzy głośno. To świadczy o pani profesor. Dokładnie, proszę to sfilmować, co pani profesor mówi. Całe szczęście mamy stenogramy. Pani profesor jest znana również z innych tego typu kulturalnych odzywek, które niestety są przez osoby sympatyzujące z PiS akceptowane, a nawet wychwalane. Pewnie jesteście ciekawi... Nie! Pewnie jesteście ciekawi, przynajmniej... Nie. Pewnie przynajmniej niektórzy są ciekawi. To zmienia się w rocie ślubowania sędziego Sądu Najwyższego. Faszyści, pani poseł? Co zmienia się w rocie ślubowania Sądu Najwyższego? Jak pani może taki słów używać? Ostatnio prezydent wpisuje na pan. Zmieńmy salę. Dobra, to znikć w tym smrodzie. Pani profesor, u nas wszystko w porządku. U nas nie śmierdzi, pani profesor. Tutaj, tutaj się myją. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.